Kiedy miałem 7 lat, jeden z moich młodszych braci miał 5 lat, a najmłodszy 3 lata. Pewnej nocy nie mieliśmy nic do jedzenia. Po wieczornej modlitwie starsze rodzeństwo poszło spać, a my młodsi zebraliśmy się wokół mamy. Ale mama nie miała nic dla nas do jedzenia nie było nic na kolację, ale ona nam o tym nie powiedziała. Postawiła garnek na piecu, nalała trochę wody. To był taki piec starego typu. Włożyła do paleniska trochę suchych liści i rozpaliła ogień. Zaczęła mieszać łyżką w garnku. Pomyśleliśmy więc, że jest coś przygotowywane i zaczęła opowiadać nam historie biblijne. Co jakiś czas mieszała wodę i opowiadała dalej tak długo, aż cała trójka zasnęła. Największą niespodzianką jest to, że z tej trójki dzieci, które nakarmiono z ust matki historiami biblijnymi, dwóch zostało kapłanami.